Szczęść Boże. To jest ta trudność dzisiejszych czasów. Ideały, marzenia, piękne oczekiwania jeszcze się nie zdążą rozwinąć, a już zostają trafione i totalnie zniszczone przez najbardziej przerażającą rzeczywistość. To zdanie z pamiętnika Anny Frank, żydowskiej dziewczyny, która po 2-letnim ukrywaniu się wraz z rodziną została wywieziona do obozu, bo ktoś ich wydał. Każdy z nas ma marzenia, które chciałby zrealizować. Niektóre się udaje wcielić w życie, ale większość pozostaje dalej marzeniami. Bo gdy brakuje odwagi, to nie zrobi się choćby kroku w kierunku tego, o czym myślimy. I to jest smutne. Jednak trzeba pamiętać o słowach z Ewangelii Mateusza z rozdziału 11, że tylko ludzie gwałtowni zdobędą Królestwo Niebieskie. Bo gwałtownik to pasjonat, który dla Królestwa bezkompromisowo przyjmuje radykalizm Ewangelii. Można z 10 uczniami oburzać się na Jana i Jakuba za ich zuchwałą prośbę wyrażoną przez usta matki. Znaleźć się w Królestwie przy Jezusie. Co to oznacza w praktyce? To oznacza umiejętnie dokonywać wyborów, zwłaszcza w sprawach poważnych, gdzie należy być stanowczym, gdzie, jak się powiedziało, wchodzę w to, to zrobię wszystko, aby doprowadzić sprawy do końca. W taki sposób życia wpisana jest też rezygnacja z siebie. Na wstępie do dzisiejszej perykopy Jezus nie mówi: pójdźcie do Jerozolimy. On wyraźnie zaznaczył: my idziemy. Idziemy razem, bo ja jestem z wami aż do skończenia świata. Idziemy tam, gdzie zrealizuje się ostatnia praktyczna lekcja życia Ewangelią. Idziemy tam, gdzie dokona się wasza próba, która będzie ponad wasze siły i oczekiwania. Jednak w tym dzisiejszym słowie pojawia się także mur niezrozumienia. Jezus mówi o męce, o śmierci, a chłopaki zastanawiają się, jaką będą pełnić rolę po zwycięstwie Jezusa. Słowa o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, usłyszymy dopiero po zmartwychwstaniu. Ale po co tak długo czekać? Przecież Królestwo Boże jest pośród nas. Królestwo, które wymaga od wszystkich solidnej pracy i zaangażowania. Nie ma tu przypisanych zadań kierowniczych, nie ma suto opłacanych posad dyrektorskich. Jedynie są miejsca dla służących. A skoro gwałtownik to pasjonat, to czy moją pasją jest Jezus Chrystus? Czy jest nią Ewangelia? Czy w moich zainteresowaniach jest miejsce na Pana Boga? Synowie Gromu, Boanerges, to także klub motocyklowy w Polsce, który w to środowisko motocyklistów wchodzi w bardzo nietypowy sposób. Na zlotach rozstawiają namiot, częstują herbatą i dają ludziom Biblię motocyklisty. W miejsce, gdzie huczą od muzyki i silników, wnoszą spokój Słowa Bożego. Widujemy się w różnych miejscach, bo sam jako ksiądz także wchodzę w to środowisko. Tak więc nie ma przeciwwskazań, by tam, gdzie się znajduje, być jednym ze znaków sprzeciwu. Nie musimy, jak Mojżesz po zabójstwie Egipcjanina, uciekać na pustynię, żeby odpokutować i później realizować Boży plan wyjścia z niewoli. Nie musimy stawać przed biskupem nago, jak święty Franciszek, który uwolnił się od materialnych dóbr, by iść przez życie chwaląc Pana. Nie musimy, jak święty Maksymilian w obozie, oddawać życia za męża i ojca rodziny. Wystarczy w miejscu swojej pracy i w swoim domu zacząć żyć Słowem Bożym. A sami wiemy, że sięgnąć po codzienne czytania zawsze kończy się stwierdzeniem: nie mam czasu. Nigdy go nie zdobędziemy, jeśli będziemy milczący jak owieczki. Słowa Anny Frank odczytałbym od końca. Przerażająca rzeczywistość zostaje zniszczona i trafiona przez rozwijanie marzeń, ideałów i oczekiwań. I dodałbym, które chcę spełniać wraz z Jezusem. Dlaczego ludzie odchodzą od Kościoła i od Boga? Dlatego, że nie wierzą? Może w części tak, ale bardziej dlatego, że tak jest wygodniej. Wygoda rozleniwia. Zgadzam się wtedy na kompromisy, na mniejsze czy większe oszustwa, na wmawianie sobie: tak jest dobrze. Jednocześnie człowiek potrafi poświęcić się pracy ponad siły, żeby mieć lepszy byt. Tylko nie ma kiedy żyć, bo ciągle jest zarobiony. Nie bójmy się gwałtem zdobywać tego, co wysoko, bo to zawsze nas motywuje, żeby się wspinać, a nie siedzieć bezczynnie. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem.